Dzisiaj testujemy Multivana w wersji limitowanej Cruise. Powstała ona specjalnie na premierę Transportera T6.1. Mamy tutaj silnik diesla 199-konny i automatyczną dwusprzęgłową skrzynię DSG 7-stopniową. Generalnie to wyposażenie jest już bardzo wysokie. Mamy tutaj wszystkie systemy bezpieczeństwa, które chyba są możliwe w tym samochodzie. Mamy zarówno adaptacyjny tempomat, jak i asystenta zmiany pasa ruchu, asystenta utrzymania pojazdu w pasie ruchu. Mamy również adaptacyjne zawieszenie i elektromechaniczny układ kierowniczy. 190-konny silnik w takim aucie to już jest naprawdę wystarczająco. Mamy tutaj tyle mocy, że nie odczuwamy tak naprawdę żadnego dyskomfortu ani podczas prowadzenia, podczas spokojnej, a tym bardziej podczas dynamicznej jazdy. Możemy sobie wygodnie, bezstresowo podróżować. Skrzynia DSG też całkiem nieźle sobie radzi. Jeżeli jedziemy na normalnym trybie, przyspiesza w sposób dynamiczny i spokojnie możemy wykonywać manewr wyprzedzania bez żadnego stresu. Dodatkowo mamy tutaj tryby jazdy ekonomiczny, sportowy i normalny, które ingerują w to, jak zachowuje się samochód i jak współpracuje skrzynia z silnikiem i też również z zawieszeniem oraz jak zachowuje się układ kierowniczy. Jeżeli chcemy jechać ekonomicznie, załączamy sobie tryb ekonomiczny i wówczas biegi zmieniają się szybciej na niższych obrotach, w związku z tym też jest pojazd trochę bardziej ospały. Na trybie sport samochód jest troszkę bardziej może dynamiczny, natomiast to, co jest na pewno istotne, to zmienia się zawieszenie, robi się trochę twardsze, samochód zachowuje się bardzo stabilnie na zakrętach. Także dodatkowo jeszcze, jeżeli chcemy, żeby podróżowało się naszym pasażerom wygodniej i bardziej komfortowo, możemy sobie również załączyć tryb komfortowy. Wówczas nierówności pokonujemy w taki sposób bardziej płynny. Samochód troszeczkę lepiej tłumi te nierówności i trochę lepiej się nim jedzie po takim trudniejszym terenie. Tutaj mamy również napęd 4Motion, który sprawdzi się, gdy droga jest trochę bardziej wymagająca, czyli wtedy, kiedy mamy na przykład śliską powierzchnię po deszczu czy jakiś piasek. Oczywiście to też jest świetne rozwiązanie w tego typu samochodzie, gdy dowozimy takim autem na przykład gości do hotelu, który znajduje się gdzieś w terenie górzystym, czy po prostu trzeba zjechać z drogi asfaltowej na drogę nieutwardzoną, szutrową na przykład. Także jest na pewno warto, jeżeli ma się takie przeznaczenie dla tego samochodu, zainwestować właśnie w taki napęd. Hałas w Multivanie jest, powiedzmy, umiarkowany. Nie jest on super wyciszony, natomiast no, można normalnie rozmawiać praktycznie również przy prędkości 120 km na godzinę. Szybciej nie jechaliśmy, więc nie sprawdziliśmy tego. To, co może trochę dziwić, to są takie momenty, kiedy samochód wchodzi w wibrację i wtedy rzeczywiście zaczyna być mniej przyjemnie. Tutaj trochę rezonuje ten plastik. Przy prędkości nawet 70 km na godzinę tak nam się zdarzyło. Przejechaliśmy tym samochodem 600 km. W korku, w mieście, Multivan potrzebuje nawet 11 litrów na 100 km. Jeżeli wyjeżdżamy w trasę, jedziemy spokojnie, bez szaleństw, powiedzmy w granicach
70-80 km na godzinę, wówczas nawet możemy zejść ze spalaniem poniżej 7 litrów. Natomiast realne spalanie bez szaleństw, ale przy wyższych prędkościach dochodzi do 8, trochę może ponad 8 litrów na 100 km. Czyli reasumując, realne spalanie powinno wahać się między 8 a 11 litrów. Miejsce za kierownicą nie jest niestety najwygodniejsze. Przynajmniej jeżeli ma się taką posturę jak ja, czyli 1,58 m. Problem polega na tym, że kierownica, mimo tego, że ma regulację zarówno w poziomie, jak i w pionie, czyli można ją i wysunąć, i obniżyć, i opuścić, jest trochę za daleko i za wysoko, jak dla mnie. Dla mnie powinna być trochę niżej i trochę bliżej. Skutkuje to tym, że jeżeli chcemy jechać w ten sposób i trzymać w sposób prawidłowy kierownicę, to ręce mamy w powietrzu, nie skorzystamy wówczas z podłokietników, nie ma takiej opcji. Nie mogę się, jestem w tej chwili przesunięta maksymalnie jak powinnam. Gdybym jeszcze bardziej się przesunęła pedały, miałabym już za blisko, w związku z tym tutaj nie mam żadnej regulacji. No, mogłabym jeszcze podwyżyć ten fotel, ale mówiąc szczerze, tak jak jest dla mnie optymalnie, w związku z tym obawiam się, że też byłoby już za wysoko. Także oczywiście to jest marudzenie, można się do tego przyzwyczaić i można z tym żyć, ale szkoda, że nie jest lepiej. To, co tu jest naprawdę fajne, to to, że tablica rozdzielcza jest wyprofilowana i jest trochę nachylona w kierunku kierowcy. Dzięki temu mamy pod ręką ekran dotykowy i jeżeli z jakiegoś powodu jest nam wygodniej korzystać z właśnie takiej funkcji, to możemy to jak najbardziej robić. Mamy też różne te przyciski pod ręką, wszystkie regulacje, także jest to wygodne. Oczywiście mamy też kierownicę wielofunkcyjną, na której mamy powtórzone przyciski i z tej pozycji możemy obsługiwać zarówno komputer pojazdu, jak i system multimedialny oraz mamy tutaj też klawisze do obsługi tempomatu. To, co jest fajne, to ta kieszonka, gdzie można sobie spokojnie odłożyć telefon. Jest miejsce na telefon. To w dzisiejszych czasach jest bardzo istotne, żeby było miejsce, do którego można szybko odłożyć telefon i z którego można szybko ten telefon sobie wyjąć, bo nie zawsze jedziemy w daleką trasę i mimo tego, że mamy możliwość podłączenia telefonu do systemu multimedialnego, nie zawsze będziemy go podłączać. Czasami będziemy korzystać po prostu z Bluetootha i to nam wystarczy. Lusterka są duże, dużo w nich widać, także jeżeli chodzi o taki komfort prowadzenia i widoczność, to tutaj jest widoczność ze wszystkich stron. Jeżeli manewrujemy, to też mamy dużo pomocy, ponieważ tutaj jest aż 6 czujników z przodu, 6 czujników z tyłu. Jest również asystent ochrony bocznej, w związku z tym bezpiecznie można manewrować nawet w ciasnych miejscach. Jeżeli chcemy, możemy też skorzystać z asystenta parkowania, czyli samochód praktycznie za nas zaparkuje. To też jest takie duże ułatwienie. Kamera cofania jest 360 stopni, wszystko widać wokół, także jest to dodatkowe ułatwienie. Mamy tutaj również asystenta zmiany pasa ruchu. W momencie, kiedy pojawia się samochód z boku i nie możemy tego zrobić, zapala się nam lampka z prawej lub z lewej strony. Elektromechaniczny układ kierowniczy adaptuje się do prędkości, z jaką jedziemy. Jeżeli jedziemy powoli, podczas manewrów kierownica chodzi lekko, natomiast jeżeli jedziemy, tak jak teraz, prędkością 120 km na godzinę, usztywnia się i jest równie wygodnie. Także w zależności, w jaką prędkością jedziemy, tak zachowuje się układ kierowniczy i rzeczywiście działa to bardzo precyzyjnie. Mamy tutaj również aktywnego asystenta pasa ruchu, który, gdy wyczuje jakąś nieprawidłowość, że nie jedziemy zgodnie z pasami ruchu, zaczyna nam najpierw sygnalizować drganiem kierownicy, po czym oczywiście też sam koryguje tor jazdy.
a na końcu upomina nas, żebyśmy złapali za kierownicę. Jest dosyć namolny w tym wydaniu naprawdę, bo nawet jeżeli trzymamy ręce na kierownicy, a on wyczuwa, że nie robimy tego w sposób prawidłowy, od razu nas upomina. Także trzeba mieć się na baczności. Do Multivana wsiadamy wygodnie. Mamy tutaj stopień. Od razu możemy zobaczyć, że mamy fotel, który ma trzy różne ustawienia, czyli każdy mogą trzy osoby sobie dostosować do swoich wymagań i wówczas tylko i wyłącznie korzystają po prostu z jednego guzika. Od razu zobaczymy, jak wyglądają kieszenie w drzwiach. Jest bardzo głęboko. Możemy tutaj schować spokojnie dużą butelkę, 1,5-litrową z wodą. Mamy tutaj też na wyposażeniu śmietnik. Na górze jest fajna taka mała półeczka podręczna, gdzie też można sobie coś schować, co ma się zawsze pod ręką i nie trzeba tego nigdzie szukać. Tablica rozdzielcza w Volkswagenie Multivanie jest bardzo przejrzysta, wygodna. Jest sporo schowków. Dodatkowo panel środkowy jest lekko przekrzywiony w stronę kierowcy, dzięki temu kierowca ma wszystko pod ręką. Podłokietniki są we wszystkich fotelach. Kierowca ma nie tylko podłokietnik z prawej strony, ale też z lewej, także wygodnie można podróżować. No i ciekawostka. Multivan w wersji cruise. No i mamy cały czas tradycyjny kluczek. Czyli nie możemy sobie odpalić zapłonu bezkluczykowo. Mamy również cały czas tradycyjny hamulec ręczny. No, w takim aucie, tak drogim, tak dobrze wyposażonym, przydałby się już hamulec elektryczny. Mamy tutaj nowość, czyli elektroniczny kokpit. Ponad 10 cali i możemy sobie go zmieniać. Na kierownicy mamy przycisk View i tym przyciskiem możemy sobie zmieniać to, co widzimy. Mogą być zegary, może ich nie być. Możemy mieć po prostu mapę, powtórzoną nawigację. Tu możemy sobie też ustawić Digital Cockpit, czyli możemy mieć trzy różne widoki. Może być klasyczny, czyli taki jak lubimy. Może być pierwszy, jak jest ustawiony, czyli dodatkowo informacje o zasięgu i o spalaniu. Ale to można zmieniać sobie. Jeżeli nie pasuje nam żaden z tych widoków, które tu mamy zaprogramowane, możemy sobie indywidualnie dopasować, na przykład wybrać widok pierwszy i zmienić, co chcemy, żeby było pokazywane w pierwszym zegarze. Mogą być to znaki drogowe, prowadzenie do celu, no, różne możliwości w zależności od tego, co akurat chcemy, żeby było widoczne. I to samo, jeżeli chodzi o drugi zegar, też możemy sobie dostosować tak, żeby nam to odpowiadało. A możemy po prostu wybrać to, co już jest zaprogramowane i jeżeli nam odpowiada, i pójść na skróty. W tej wersji mamy do dyspozycji różne tryby jazdy. Musimy sobie aktywować tutaj klawiszem i możemy wybrać między eco, czyli będziemy jechać wówczas ekonomicznie, będzie samochód mniej dynamiczny, ale za to bardziej oszczędny. Możemy wybrać komfort. Komfort, czyli będzie nam zawieszenie pracowało tak, żeby tłumić wyboje drogi. Normal, czyli wszystko będzie ustandaryzowane i taki duży kompromis między różnymi zachowaniami pojazdu. Sport, jeżeli chcemy, żeby zawieszenie było trochę twardsze, a samochód reagował bardziej dynamicznie na nasze wciskanie, na przykład pedału przyspieszenia. Albo indywidual.
I teraz co mamy? Możemy sobie to dopasować i możemy sobie dopasować każdy z parametrów, który jest tutaj brany pod uwagę. Na początku możemy sobie zupełnie indywidualnie dopasować, jakie chcemy mieć zawieszenia. Czyli może być między komfortowym a normalnym, może być między normalnym a sportowym, a może być po prostu sportowe. Czyli tutaj suwaczkiem sobie możemy przesunąć tak, żeby jak nam pasuje. Układ kierowniczy może być albo normalny, albo sportowy. Wtedy kierownica będzie się bardziej usztywniać. Mamy też aktywny tempomat i teraz możemy sobie też ustawić albo tryb sportowy, wówczas odległość między poprzedzającym pojazdem będzie mogła być mniejsza, albo normalne i wtedy bezpiecznie będzie dostosował prędkość do poprzedzającego pojazdu. Można wybrać, można sobie też ustawić tej klimatyzację na normal lub eko. No, eko prawdopodobnie będzie po prostu bardziej oszczędnie pracowała klimatyzacja, mniej zużywała energii. No i jednym klawiszem możemy wszystkie te ustawienia sobie zresetować i ustawić od początku. Kierownica obszyta skórą, wielofunkcyjna. Tu mamy klawisze do obsługi komputera i systemu multimedialnego. Tu mamy do obsługi tempomatu i aktywnego tempomatu. Tyle jest ciekawe, co może zdziwić, to że jeżeli chcemy złożyć lusterka, to musimy to zrobić ręcznie. Czyli to nie jest tak, że samochód się zatrzymuje i na postoju, gdy odchodzimy od samochodu, same lusterka się składają, a potem się rozkładają, tylko robimy to po prostu ręcznie. Tutaj oczywiście możemy sobie podłączyć telefon i korzystać z Android Auta za pomocą gniazda USB, USB-C, jeżeli mamy Androida. Natomiast jeżeli mamy telefon firmy Apple, wówczas możemy to zrobić bezprzewodowo. Szkoda, że nie ma takiej samej funkcji też na Androida. Oczywiście telefon, smartfon z Androidem możemy też połączyć za pomocą Bluetootha, tylko wtedy trochę mamy mniej funkcji. Gniazdka USB-C, co się wiąże z tym, że musimy mieć kabelek, który jeszcze nie jest aż tak powszechny, albo przejściówkę. Ja do swojego telefonu już taką przejściówkę dostałam w standardzie, czyli to jest coś, co wchodzi i co powinno być już tak naprawdę dostępne. A jeżeli nie, no to po prostu trzeba się zaopatrzyć w taki kabelek. Też tutaj mam ładowarkę indukcyjną. To, co warte jest podkreślenia, to, że przede wszystkim jest gdzie odstawić telefon i ten telefon jest tutaj pod ręką. Obok kolejne gniazdo 12-woltowe. Przed pasażerem malutki, malusieńki. Naprawdę schowek zamykany, chłodzony, ale mieści się tu bardzo mało. Nad schowkiem półeczka na jakieś drobne rzeczy i jeszcze jedna wyżej. No, coś też można tutaj włożyć. Mamy pod szybą też dwie takie półki i kolejne gniazdo 12-woltowe, czyli czwarte. Czyli mamy tu cztery gniazda 12-woltowe. Pod szybą z dwóch stron są również miejsca na kubki. Tutaj mamy też taką małą półeczkę. Możemy coś szybko odłożyć. Na górze przy dachu mamy panel do sterowania ogrzewaniem. Mamy też tutaj guziki do wzywania na przykład pomocy, zapalania światła w środku. No i oczywiście w takim samochodzie też nie może zabraknąć guzika specjalnie do otwierania drzwi. Zamykania, więc to też jest przydatne. Kierowca nie musi wychodzić, tylko robi to automatycznie wtedy, gdy jest taka potrzeba. No to zaglądamy do środka. Drzwi otwierają się lekko. Otwieranie jest elektryczne. Mamy poręczny uchwyt, gdyby komuś sprawiało to trudność. No, trzeba trochę nogę podnieść do góry i wchodzimy do środka. A w środku
mamy z tyłu kanapę, gdzie są trzy miejsca. W drugim rzędzie mamy dwa niezależne fotele. I w pierwszym rzędzie fotel kierowcy i obok fotel pasażera. W tej wersji wyposażenia mamy, oprócz tego, że tapicerka jest skórzana, to jeszcze ma wstawki welurowe. Jest to bardzo przyjemne w dotyku i bardzo fajnie to wygląda. Jeżeli nie podróżujemy w siódemkę, to możemy sobie środkowy fotel zmienić na podłokietnik i też podróżować całkiem wygodnie. Składa się go tak trochę skomplikowanie. Trzeba... No, ja się nie mogę. O! Lekko do góry trzeba podnieść. No, nie jest to może najprostsze rozwiązanie, ale pewnie kwestia przyzwyczajenia. Na środku oczywiście, jak to w tego typu samochodzie, mamy stolik, który możemy sobie złożyć w ten sposób, jak jest w tej chwili, albo rozłożyć, jeżeli mamy taką potrzebę. Podnosimy go, naciskając tutaj guzik. O, ten. Po czym otwieramy i przekręcamy. Jeżeli chcemy, możemy również stolik przekierować na jedną lub drugą stronę, też wciskając guzik i całkowicie odsuwając, więc jest to proste i funkcjonalne. Oprócz tego mamy tutaj również miejsce dodatkowe na dwa kubki, które jest wysuwane i składane, jeżeli nie jest potrzebne. Pod spodem mamy dodatkowo jeszcze półeczki, gdzie też można coś schować. Jeżeli stolik jest nam niepotrzebny, trzeba go po prostu złożyć. Trochę to wymaga siły, ale dajemy radę. No i można też go przesunąć i całkowicie schować. I wtedy mamy całą przestrzeń dla siebie. Fajnym rozwiązaniem tutaj są również schowki, które mamy zarówno pod kanapą, jak i... O, tutaj na przykład się mieści. Jak i pod fotelami. Są to takie wysuwane szuflady. Z tyłu można wygodnie podróżować. Stolik może być złożony, może być rozstawiony. Kameralny nastrój w środku zapewniają nam przyciemniane szyby. Dodatkowo możemy też skorzystać z rolet, które dodatkowo chronią zarówno przed słońcem, jak i przed wzrokiem ciekawskich. Po jednej stronie mamy miejsca na dwa kubki i dwa gniazda USB-C. No, może być to problem dla niektórych, więc trzeba na to zwrócić uwagę. Należy się zaopatrzyć w przejściówkę albo w kabel dwa razy USB-C. Z drugiej strony mamy też miejsce na kubek, dużą butelkę wody i gniazdo 12-voltowe. Siedzę tyłem do kierunku jazdy, ale to nie jest obligatoryjne. O. I można zmienić fotel, przestawić go do kierunku jazdy. O. Tutaj też mamy oświetlenie. Każdy może sobie indywidualnie ustawić. Mamy regulowane indywidualnie nawiewy. Mamy również panel do obsługi klimatyzacji. Oczywiście prawdopodobnie nikt nie projektował multivana z myślą o tym, żeby przewozić tutaj towary, aczkolwiek takie sytuacje też się mogą zdarzyć i może być
konieczne. Przekształcenie go po prostu w wona, który przywiezie nam szybko na przykład jakieś materiały reklamowe. I żeby przekształcić to wnętrze w ładownię, wystarczy wyjąć fotele. Trzeba rozmontować listwę z tamtej strony. O tutaj. I wystarczy wyjąć fotele. Oczywiście analogicznie też stolik można wyjąć. Mamy tutaj uchwyty na siatkę do oddzielania części ładunkowej od reszty samochodu i mamy to w dwóch miejscach, czyli możemy to zrobić za pierwszym rzędem siedzeń albo za ostatnim rzędem siedzeń. Mamy dwie tylko możliwości manewru. Oczywiście w związku z tym mamy też uchwyty do mocowania ładunku rozmieszczone na całej powierzchni tutaj. Chyba jest ich 6 takich punktów. Jeżeli chcemy powiększyć sobie bagażnik, możemy zmniejszyć tą przestrzeń tutaj, jeżeli tak dużej nie potrzebujemy, przesuwając po prostu kanapę do przodu i wtedy znajdziemy się w punkcie mocowania albo jeszcze bliżej. Ewentualnie po wyjęciu tych dwóch siedzeń możemy kanapę przesunąć bardziej. Jak to robimy? Więc tak, musimy pociągnąć za taki uchwyt i zluźnić. Po czym musimy iść do bagażnika. I tutaj mamy dwa takie paseczki, za co pociągamy, pchamy. O! I w ten sposób robi nam się większa przestrzeń bagażowa. Oczywiście mamy też roletę, która automatycznie nam się tutaj zamknie i przykryje to, co mamy w środku. Jak potrzebujemy więcej miejsca, korzystamy po prostu z odsłoniętej przestrzeni i siatki zamocowanej do dachu. Także proste rozwiązanie, które w bardzo szybki sposób pozwala nam zmodyfikować to auto, jeżeli mamy taką potrzebę. Czasami potrzebujemy łóżka lub coś w rodzaju pseudołóżka i taką możliwość też daje nam Multivan. I w ten sposób możemy relaksować się na łonie natury, odpoczywając i słuchając śpiewu ptaków, na przykład. Bardzo fajna opcja w Multivanie. No to jak rozłożyliśmy, to teraz musimy złożyć. Wygląda to w ten sposób, że znowu ciągniemy za dźwignię, która jest na dole i mocno trzeba nacisnąć, a potem pociągnąć. No, mówiąc szczerze, potrzeba do tego trochę siły. To zaglądamy do bagażnika. Otwiera się elektrycznie, więc nie ma problemu. I jeżeli chcemy mieć dużo miejsca w środku, to bagażnik jest dosyć skromny. Zmieści się tu na przykład plecak. Czyli powiedzmy 4 takie plecaki i coś jeszcze na górze. W bagażniku mamy dodatkowe gniazdo 12-woltowe. No i to by było na tyle. Jeżeli chcemy zamknąć, wystarczy lekko pociągnąć i klapa sama się zamyka. Dużo prostszym sposobem jest po prostu naciśnięcie guzika. Nie trzeba się wówczas szarpać.